zrobić, pokażę wam, jak zrobić puf piłeczkę. Ta piłeczka jest łatwa i robi się robi się ją dokładnie. Niech policzę. Trzydziestu dwóch gumek. Szesnaście każdego koloru. I jedna ekstra gumka i S lub C. Czyli 33. 33 gumki. No nic. Zaczynamy. Biorąc dwa kolory i robiąc o tak. Tu normalnie to przeciągamy przez. I to różowe później znowu przyciągamy, że mamy tak. O. I idziemy do końca naszej lum. I postawiamy tutaj. O tak. Nie zaciskamy za mocno, żeby można to później było rozepchnąć. Nie dokładnie na końcu. O tak znaczy. O tak. Bup. I znowu tu. Tak. Przez. Ciągniemy i znowu przez. I mamy. I o tak. Czyli o tak. Znowu najpierw tak, potem najpierw tak, potem tak. Aż użyjemy wszystkie 32, teraz użyliśmy 4. Tak. Tak. Tędy. Czyli użyliśmy 6. Tak, tak, tak. Osiem. Tu. 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 Tą stronę 10. Przepraszam was. Okej. Okay. 10, znaczy 12. Tu. I tak aż doliczymy do 32.
Zatrzymajcie tutaj wideo, aż zrobicie 32, a potem albo przewincie, albo no wiecie. Poczekajcie, tu chwileczkę. Możecie już włączyć wideo. Choć mnie nie zmusicie, jeśli wyłączyliście. Szesnaście. Dwadzieścia. Wow, zasłona. Dwadzieścia, nie, 22 znaczy się. Dwadzieścia cztery. Jeszcze 6. Dwadzieścia 8. Trzydzieści. Trzydzieści dwa. Trzy i to jest 32. Dobra. Mówiłem wam, że będzie potrzebny S-klip lub S lub C. Znaczy się, jedna ekstra gumka i mam tą ekstra gumkę i jest w innym kolorze moja, wasza nie musi być, żeby wam pokazać, gdzie ona jest bardzo wyraźniej, bo ona będzie się tutaj wyraźnie pokazywać. I nasz hat bierzemy i wkładamy pod to wszystko i gumkę jak bierze z nim trzymając jedną połówkę tak. O, żeby pod wszystko pod weszło i drugą połówkę nakładamy też na haczyk. Jeśli nam się zepsuje, tak jak mi teraz, po prostu powtarzamy, aż się nam uda. Choć niektórzy ludzie nie będą aż tacy, nie będą mogli niektórzy wytrzymać, jak długo to zajmuje, jeśli wiecie, zaczynacie dopiero. Ale to dziwne, dlatego że powiem wam, co was pewnie zdziwi. Może zdziwić, znaczy. Dobra, przyciągnijcie przez haczyk i zostawcie tam. I zostawcie na chwilkę, żeby ręce trochę odpoczęły. Ale zdziwicie się, bo to...
jest dla początku. To jest jakby jak dla początkujących, gdybyście chcieli wiedzieć. Dobra, wracając do tego, nakładamy jedną połówkę na ten pek, a drugą połówkę na ten pek. Mamy tutaj te dwa pegi i S na obydwie połówki, ściągając jedną połówkę, zakładając ją na dwa palce. I dołączając do niej S, a z drugą po prostu tak samo. Albo łatwiej, jeśli wam się uda. Jeśli wam się teraz co zepsuje, jak mi, to teraz tutaj będzie łatwiej. Choć może wam się tyle nie psuje, ale to dlatego, że moje lum jest powinno być prawdopodobnie jest inne od waszych. Że wy macie takie niebieskie z białym, a ja mam całe zielone. I to dokładnie dlatego. Mniejsza z tym. Udało się wreszcie. No i wkładamy haczyk do tego i ściągamy. Albo po prostu palce. Ściągamy. I nie dajcie mi czemu. I nasza piłka jest prawie skończona. Teraz, już prawie skończyliśmy, trzeba tylko jeszcze jedną rzecz. Zatrzymajcie filmik, żeby pójść po nożyce. Macie. I teraz przecinamy wszystkie połówki, żeby zrobić półkową piłkę. Oczekuj. Wszystko wam ok? Dajcie lajka, jeśli wam się to podoba. Efekt piłeczki. No i ja moją przetnę tutaj. A może nie. Nie przetnę tutaj. Teraz. Bo te gumki mi się jeszcze przydadzą. Znaczy nie, no przetnę, ale nie teraz. Ale przeciąć już jest łatwo. Pokażę wam z dwoma gumkami. Jedną z każdej strony. Wystarczy pociągnąć do góry. I przeciąć. Ciągnąć do góry. I przeciąć i zrobić tak zresztą. Pa, pa, do następnego razu. I jeśli potrzebujecie jakiejś pomocy lub chcecie, żebym coś innego pokazała w filmie, albo trudno wam coś zrobić i chcecie, żebym bardziej coś robiła czy coś, to wystarczy w komentarzach, dlatego że ja czytam komentarze i próbuję poprawić film. Pa, pa! Jak już mówiłam, do następnego razu, tym razem naprawdę skończyłam i mam nadzieję, że piłka pufka wam się udała.